Koronawirus zaatakował kolejne legnickie szkoły. Na zdalne nauczanie przychodzą uczniowie z 7 oddziałów Zespołu Szkół Muzycznych, uczniowie 5 i 2 Liceum Ogólnokształcącego, a na poprawę wcale się nie zanosi. Do nas już w tej chwili wstępnie spłynęły listy właśnie Zespołu Szkół Muzycznych i to jest ponad 120 uczniów, którzy w tej chwili mają zdalne nauczanie czy też i kwarantanują się w domach. Natomiast w 2 pozostałych placówkach, czyli w 5 LO oraz w 2 LO w tej chwili sporządzane są listy osób, które miały kontakt i one będą w kwarantannie, albo osób, które nie miały kontaktu i te osoby będą w izolacji domowej. Nauczyciele przyznają, że zdalne nauczanie nie jest rozwiązaniem. Zdają sobie jednak sprawę, że obecnie nie ma innego, lepszego. Wiceprezes Legnickiego Oddziału Polskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego przyznaje, że kadry brakuje, a ta, która jest, to osoby w wieku największego ryzyka zachorowania. Dlatego spora część z nich zdecydowała się nie wracać do pracy od 1 września. Mamy ogromne obawy o życie swoje, swoich rodzin, bo tak naprawdę nie wiemy, przychodząc do takiego dużego środowiska dzieci z różnych przecież rodzin, no nie wiemy, z czym możemy do domu wrócić. Nauczyciele przyznają, że jednym z rozwiązań na ten trudny czas byłoby ograniczenie podstawy programowej. To postulat, o którym mówią już od dawna. Nie wszyscy uczniowie, prawda, mają sprzęt, potrafią z niego korzystać, chcą z niego korzystać. Nie jest to taka forma, prawda, gdzie nauczyciel może bezpośrednio wiedzę przekazać, może uczeń się dopytać. Może zapytać, no jesteśmy w trudnej sytuacji i trudno jest naprawdę dzisiaj pełną podstawę programową zrealizować, co oczywiście jest ze szkodą dla uczniów. I tu no nie mamy jakiegoś wsparcia ze strony rządzących, ze strony naszego ministra. Legnicki sanepid każdego dnia odnotowuje średnio 30 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Jeśli tak dalej pójdzie, kolejne szkoły będą zamykane, a konkretnych rozwiązań jak nie było, tak nie ma.